niezbyt często ostatnimi czasy łowię szczupaki. A wędka związana jest ze szczupakami, dlatego... Bo my założyliśmy sobie z Darkiem taką historię, że będziemy opowiadali o naszych ulubionych wędkach. Do tej grupy na pewno wędek leży kij, która, uwaga, nie jest mój, ale był mój. Teraz jest użytkownikiem Olek. Tak, obecnym użytkownikiem jest Olek, natomiast z Olkiem mamy ciche porozumienie. Jak jadę do Szwecji na szczupaki, to ja ją pożyczam. Oczywiście za pieniądze. No wiadomo, przecież za kasę. Opowiem wam o wędce, którą przez kilka ładnych lat łowiłem szczupaki, ale łowiłem w nią też sandacze. To jest Premier 70 MHF, czyli taka już no, poważna wędka. Olek, tutaj jak rzucasz na Wiśle, to ile rzucasz główkami najcięższymi? 35 gram. Coś takiego. Chyba głośnie, chłopaki. 35 gram plus... Plus tej wielkości gumy, nie? To przynęty ważą nawet... Guma 50... to jest ile? 12 cm? Nie, to jest chyba... to nie jest 5 cali, ja nie wiem, no to... 5 cali? 12 cm? To jest więcej chyba. 12,5. Tak. Czyli całość pewnie waży ze 45 gram. Natomiast ja tą wędką, słuchajcie, łowiłem i naszymi popperami. To Olek używa na bolenie. Na bolenie. Ja tym łowiłem w Szwecji szczupaki. Łowiliśmy małymi jerkami, o tak jak tutaj ma Olek małą rutę naszą. To są przynęty, które ważą w okolicach 35-40 gram. Przypomnijmy, kij jest opisany do 21, tak? Tak, kij jest opisany do 21 gram, natomiast on jest tak mocny, tak mięsisty w całości, że wędka praktycznie nie boi się żadnej, powiedzmy, standardowej, średniej przynęty na szczupaki. I tak jak ja wam opowiem, jak jadę na przykład do Szwecji, używam właśnie takich gum na główkach 7, 10, 15 gram. Chyba na konia. Jakichś, powiedzmy, woblerów 12-16 cm, czy tam wahadłówek duże, które też dalej Olek jakieś ma w pudełku, to jest wędka numer jeden. Długi przypon stalowy, tu akurat nie mamy, bo mamy ją na sandacze, o tym też opowiemy. Ja tym kijem spokojnie łowię szczupaki te 50, bo popatrzcie, ona tu mi się zakleszczyło, bo ona śmiało tutaj w tej części szczytowej będzie pracowała, jeśli chodzi o możliwość rzucania przynętami nawet niedużymi. Natomiast tu w tej części to jest kawał blanku, naprawdę, to jest... No od niego w klasie MHF tylko inshory są mocniejsze, jeśli chodzi o sankroja. Tu można naprawdę założyć sobie taką sytuację, że możesz holować szczupaka grubo ponad metr sandacza. Ty tego dużego sandacza złowiłeś tutaj na Wiśle na nią? Nie, na turnamenta. Na turnamenta, ale sumy na nią chyba miałeś. No to to były ile one miały? Po 15, po 20 kilo te sumy. No coś takiego, spokojnie. O kowrotku też, chłopaki, powiedzcie tam 2-3 zdania. Tak, Olek tu na Wiśle, to jest, ty cały czas łowisz zauberem, tak, do niej? Tak, zauberem, no, cały czas. I plecionkę masz na zauberze? 20 power strike. I on ją generalnie dobrze zważa, bo ja mam ją mniej więcej, ten zauber ją w tym miejscu uważa, czyli wzorowo wręcz. Ja lubię cięższe do takich wędek i stosuję, powiedzmy, Slamera 360, tutaj Spinfishera 360. I działa to też doskonale. Świetnie. Do tego zakładałeś Spinfishera, tak? Do tej wędki? Spinfishera albo Slamera. Świetnie łowi się, słuchajcie, tym szczupaki, o tym opowiedziałem. Ona jest doskonała do wahadłówki. Dlaczego jest dobra do wahadłówki? Dlatego, że to jest kij, nie jest w klasie tych ekstra szybkich. To jest klasyczny amerykański kij o środkowym ugięciu. My to ugięcie zaraz wam pokażemy. Przez to przy braniu często, nawet jak stosujesz plecionkę, to szczupak się od tej nie odbija od tej plecionki. Tylko pozwala się wyholować. To samo do obrotówki, do dużych woblerów, do jerków. Do gumna to jest jasna sprawa. Natomiast ja tutaj, jest taka opinia, że mówi się o tym, że Premier jest wędką nieczułą. To jest brednia kompletna. To jest wystarczająco czułość do łowienia sandaczy. Ja tobie tak miękko przyjdę do sandaczy teraz. Czyli tak naprawdę podstawowy kill dla Olka, do czego on wykorzystuje teraz obecnie tę wędkę.
Czyli ty, Olek, na Wiśle, bo łowisz dwoma wędkami, to jak ty ją stosujesz tutaj? Do takich dużych gum z małymi główkami i na ciężkie główki, także jak jest jakaś głębsza woda, głębsza rynna, ciężka główka, tak 35 gramów plus, no nawet dużą gumę potrafię do tego założyć i w takich miejscach. A ja bym go porównał z Zawidem, który wcześniej prezentowaliśmy. Podobnej mocy wędki. Bardzo podobnej mocy. Mam wrażenie, że ten jest delikatniejszy w czytówce. A ja mam wrażenie, że to jest właśnie bardziej uniwersalna wędka, ta. Tak, tak, tak. Przechodzę do sandaczy. Słuchajcie, ja powiem krótko. Dla mnie w tym przedziale cenowym najlepsza wędka, jaka kiedykolwiek wpadła mi w ręce, jeśli chodzi o koguty. 35, 25, 40, właśnie ze względu nie na tą dynamikę obrzydliwą blanku, tylko na tą mięsistość. Z tego sandacz absolutnie nie spada. Kolejna rzecz, do sandacza cykady 17, 25, no genialna wędka. Wszystko ciężki kaliber. Ciężki kaliber, ciężkie sandacze i to jest no przepiękna rzecz do tego typu historii. Znaczy, zapomniałem, że do woblerów też jest idealna na sandacze. Także no ty też mówisz. Bo przez tą szczytówkę miękką, bo patrz, ona, widzisz, ta szczytówka rzuca tutaj. I woblerem, i mniejszym woblerem. Mimo 20-20 funtów plecionki. A tłumacz ile? 20 funtów? Tak, no gruba plecionka jest, ale dobrze, właśnie woblery dobrze na niej latają. No. A wobler jakiej wielkości, żeby to było wiadomo, o czym mówimy? O, można by było pokazać. To nie wiem, czy w tym pudełku jest. Tu nie ma akurat, ale no generalnie to, co widzimy, co Olek stosuje, no to od takich, tak? Czyli tam tych siódemek, dziewiątek, do 14-15 cm do tych takich cygar długich, tak? Nie ma żadnego problemu, czyli wędka totalnie uniwersalna, bardzo pod szczupaka, fajna pod koguty, fajna pod sandacza, natomiast ja bym ją powiedział, że to jest wędka, słuchajcie, podsumować ją jednym zdaniem, to jest wędka wzorowa wręcz pod łowienie szczupaków, uniwersalne. Bierzesz jedną wędkę na łódkę, nie potrzebujesz absolutnie żadnej innego kija. Łowisz tym wszystko. Dużym jerkiem, małym jerkiem. Jerki do 50 gram spokojnie. Średnim, małym jerkiem, poperami, gumami, obrotówkami, wahadówkami. Olek, a w dole jak w dole operujesz? Na lżej? Jak rzucasz tą wędką? Jakimi przynętami? Tu jest chyba 7 gramów. 7 gramów plus guma. Czyli powiedzmy, to nawet dużo dosyć guma. 10, 15, 10, 12 gramów. Tak. Około 12 gramów w dole. Tak. Zobaczcie, od 12 gramów nawet do w górze do... Do 50 nawet. No. No ale jeszcze trzeba wspomnieć, że woblery też ważą w nim 7 gramów, no. Coś takiego. I też rzuca, nie? No, bez problemu. Dosyć szeroki ten zakres jest. No i to jest uniwersalność, dlatego ja mówię, najbardziej uniwersalna wędka pod szczupaka na świecie, jakim kiedykolwiek ktoś wyprodukował. Plus do ciężkiego łowienia na koguty dużo tak, gumy. Tak, to do sandaczy, jak ktoś lubi. Chłopaki u nas z Dolnego Śląska, my jak sprzedajemy wędki i Dolny Śląsk lecą 70 MHF-y, to wiem, że oni kupują je pod koguty na sandaczy. Zobacz, wędka dużo tańsza od wcześniej prezentowanych, tak? A naprawdę fajny, godna dużą nieprawidłowością jest właśnie to, że klienci bardzo często myślą, że jak Sankroi to musi być drogi. Nieprawda, ta wędka to jest normalna cena, akceptowalna w wielu wędek dostępnych na polskim. Ja myślę, że jak wyczerpiemy temat tych wędek, nie wiem jak tych, które lubimy, tych, tak? których lubimy, też wam przedstawimy wędki właśnie Sankroja troszeczkę tańsze, znaczy tak. Trochę dużo tańsze tak naprawdę, połowa, jedna trzecia ceny tych wędek, które wcześniej prezentowaliśmy i zobaczycie, że Sankroj to nie tylko drogie wędki. Tak, tu jest reprezentant nie drogiego, ze średniej półki cenowej, ale bardzo dobrego kija.